Ja powiem, że myślę, że nie ma takiego jednego początku, bo ja po prostu żyłam w tej powietrzu takim pożydowskim, w rodzinie, w opowieściach, w języku. I to od samego dzieciństwa, bo szkoła moja, szkoła podstawowa była koło Kirkutu, więc my ze szkoły to szliśmy przez Kirkut i tam zatrzymując się, zaglądając, mama tam zakazywała zbierania czegokolwiek, no ale żadne dziecko tego nie słuchało. To poza tym w języku, prawda, że różne takie były zwroty w języku domowym. Moja babcia mówiła do mnie, ubrała się jak Basi Rajza. Nie pytałam właśnie, kim ona była. Myślałam, że to taka jakaś figura. Okazało się po latach, że to prawdziwa osoba, że nawet zdjęcie jej istnieje. Też właśnie mój ojciec, który był świetnym gawędziarzem, pochodził też z Opatowa, tylko z innej tej części i tam właśnie też opowiadał ciągle jakieś takie historie, anegdoty, a ponieważ umiał naśladować i język, i humor, to też to ciągle było. Już po prostu nauczyłyśmy się tego nawet na pamięć. Była taka historia jedna właśnie o takim Icku, który i szedł z Górek Klimontowskich do Klimontowa kupić kielbu, ciele, to właśnie takie i mu czajka przeszkadzała w tym, nadlatywała i pytała, czyj ty żyd, czyj ty żyd, i to po prostu on się tłumaczył, że jest Ickiem, synem Jankla i idzie do Klimontowa po kielbu, ona, ta czajka, nie dawała mu spokoju i znowu nadlatywała. I tam najważniejsza jest puenta, tak? Jak się mamy kłócić, to się wolę wrócić. No i ten, on się wrócił, ale to była taka anegdota domowa i bym powiedziała, że jak była taka jakieś spięcie, to właśnie to zdanie rozładowywało. No i to było właśnie też z tego pochodziło. Poza tym mój dom stał koło kamienicy pożydowskiej, więc wiadomo było, że się mówiło idź do kamienicy tam pożydowskiej, prawda? To określenie też istniało. Także to nie było tak, że to było uświadomione. Ja myślę, że to była taka faza nieświadoma nasiąkania tymi tematami. I jeszcze wtedy nie pytałam, jeszcze wtedy to się dziwiłam, że oczywiście, że mówi się o kimś, o czymś, co nie istnieje, ale to jeszcze nie była świadoma. I powiem, że taką świadomą fazą to były studia w Szwajcarii i to było właśnie też dla mnie bardzo ciekawe, że poprzez literaturę. Ja studiowałam pedagogikę steinerowską i tam miałam zajęcia ze Sprachgestaltung, czyli takiej recytacji tekstów literackich. Prowadziła to właśnie Żydówka z Holandii, Christiana Moreno, i ona pokazała mi literaturę Nelly Sachs. I poznanie Nelly Sachs dla mnie było takim odkryciem, bo ona pisała o tych Ostjuden, prawda, o tym doświadczeniu własnym, i to było dla mnie takie porażające, że to dotyczy mnie. I ta jeszcze jej dramat, który dzieje się po zagładzie, ona to wojnę jeszcze pisała, prawda, i to też było czymś takim, ja tam w Szwajcarii, w Bazylei ciągle mówiłam, no ale to przecież to dotyczy mnie. Później właśnie w tej Bazylei następny krok to był koncert muzyki Gebirticha i to też było takie wzruszające, ja pamiętam, że to było dla mnie takie, że to jest coś, co znam, co jest bliskie. I trzecie to był jeszcze taki Aleksander Cranach, napisał taką Żyd, który został aktorem w Niemczech, a później w Hollywood. I on napisał autobiografię i w tej ta autobiografia została pokazana na deskach teatru w Bazylei wtedy. I ja to pamiętam, i to były tam oczywiście, nawet, bo on pokazuje tą mieszankę kultur, więc aktorzy mówili po polsku, po ukraińsku, po rosyjsku. Ja pamiętam, że głośno powiedziałam, to niemożliwe, że to po prostu się dzieje. No i to po prostu to była trzeci taki krok, ale tam czym innym się zajmowałam, więc tylko tę książkę wzięłam, chcę ją przetłumaczyć, to już jest inna sprawa, ale to był taki krok świadomy, że muszę wrócić do Polski i wrócić do Opatowa. I to jest to, co tam jest, że ci ludzie w Szwajcarii to oglądają jako egzotyka, a mnie to dotyczy. No i później oczywiście to nie od razu się zajęłam tym, ale z koleżanką tłumaczyłyśmy dramat Nelly Sachs Eli. I on został przetłumaczony tak
bardzo długo to trwało, bo nie miałyśmy czasu, ale tak powoli. I jednocześnie, jak jechałam do Opatowa, to zaczęłam pytać. Tak, to było takie powolne. I pytać i zapisywać. Oczywiście te pytania już nawet mama się przyzwyczaiła, więc jak ja się pojawiałam, no to coś z tego tematu zawsze przychodziło, prawda? Ale to trochę trwało i to był taki okres przebudzenia. Natomiast stwierdziłam, że ja niewiele wiem i wtedy zaczęłam studia, tak, w Auschwitz, te studia, prawda, takie trzyletnie, to totalitaryzmie, o nazizmie i później właśnie różne inne takie wyjazdy i tak dalej, ale ciągle miałam poczucie, że się uczę o, tak ogólnie, na przykład o historii Żydów, a ciągle jestem daleko od tej historii opatowskiej. I uczyłam tutaj długo w Warszawie w szkole i znalazłam taką lekturę Joanny Rudniańskiej, Kotka Brygidy. I to była lektura, która po prostu mnie zafascynowała. Napisałam scenariusze do niej i w każdej szkole i klasie, którą uczyłam, czytałam z dziećmi i widziałam, jak ta książka bardzo dużo daje, oddziaływuje. Nawet uczyłam w szkole niemieckiej, to nawet to były dzieci niemieckie, prawda, które to czytały. Później szliśmy na Pragę, gdzie to się dzieje w takim trójkącie tej białej synagogi kościoła świętego Floriana i cerkwi prawosławnej, prawda? I to były takie kroki właśnie, że takie dalsze, żeby no oczywiście to takie zawsze były na poboczu pracy i ciągle te powroty właśnie w Opatowie. W Opatowie wiedziałam, że jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej i ono już coś robiło. No ale taka faza, taka kiedy stwierdziłam, że tak jakby dojrzałam do tego, że już dosyć studiów, bo ja byłam i na Ukrainie też, w takim seminarium i w Terezinie i w Wannsee, więc stwierdziłam, że dosyć studiów, a teraz trzeba coś zrobić i to była ta faza, kiedy ja skończyłam pracę zawodową i w Opatowie zaczęłam właśnie do tego towarzystwa, się zapisałam i zaczęłam działać. No ale to też było tak, że spotkałam kilka osób takich, dla których ten temat był ważny, bo samemu w Opatowie, w małym mieście, to naprawdę nic się nie zdziała i to trzeba zawsze mieć jakieś stowarzyszenie, grupę i właśnie to towarzystwo, które ma już 55 lat, ma tam jakąś taką pozycję, która na to pozwala. I tak zaczęliśmy od właśnie, akurat to była rocznica 80. deportacji Żydów opatowskich. No i największym takim naszym takim zadaniem było właśnie zgromadzenie macew, powrotu macew na cmentarz żydowski w Opatowie. I to one były wywiezione, leżały w nurcie rzeki, to znaczy i w czasie powodzi one wyszły część, niektóre były gdzieś na podwórkach, leżały. Niektórzy ludzie zaczęli zgłaszać, że mają. No i zaczęliśmy gromadzić je i chcieliśmy je właśnie położyć, ale oczywiście sprawy te wymagały różnych zabiegów też takich, nawet planu budowy tego obiektu, który nie jest tak naprawdę obiektem. I to był taki właśnie też przełomowy moment, kiedy przyjechali potomkowie. I myślę, że też takie dla ludzi w Opatowie takie spotkanie z potomkami. Ja to widziałam, że jak moja siostra mówiła, o ta pani to wygląda tak jak z Opatowa, trwałą ondulację ma jak każda pani w tym wieku. Prawda? To była pani, która w 1941 roku urodziła się w Opatowie, uratowana była w Klimontowie u sióstr. I ona przyjechała z synem ze Stanów Zjednoczonych i przyjechała też na tę uroczystość Susan Heschel, która jest córką Abrahama Jehoszuły Heschela i to też brała udział właśnie we mszy, prawda? I to wszystko nabrało takiego jakiegoś innego poziomu, ale też myślę, że dla ludzi było ważne, że zaczęli przychodzić, opowiadać. Wtedy też w tamtym roku też po raz pierwszy było Muzeum na Kółkach w Opatowie
I też to dużo dało, przede wszystkim dla młodzieży, ale ludzie tak z miasta przychodzili. Przyszła moja koleżanka i przyniosła na przykład szczotkę, bo Opatów słynął przed wojną ze szczotkarzy. To były takie małe, domowe warsztaty, gdzie wyprodukowano różnego rodzaju szczotki. I ona mówi, wiesz, tę szczotkę to Luksemburg zrobił dla mojego dziadka w prezencie i to w łosie jest tak zrobione, że jest monogram SS Stefan Sawicki. Tak. I ona właśnie mówiła, że to był dom, taki po jednej stronie mieszkali właśnie ci Luksemburgowie, a oni po drugiej stronie, pokazywała mi akt sprzedaży, kupna i tam było wszystko omówione, wspólna sień, wspólny, jak się mówi, też wychodek, tam było dosłownie napisane, remonty, schody i tak dalej. I ona mówiła, że bardzo właśnie też to było takie normalne życie i zaczęły przychodzić do mnie takie właśnie indywidualne losy i myślę, że to dla mnie też jest ważne, bo nie samo dziedzictwo w znaczeniu tym materialnym, bo niewiele tego zostało, ale właśnie to, że ludzie się zaczęli pojawiać. No Kirchenblatt oczywiście też on pojawił się i był i tutaj kolega, który jest w towarzystwie, to opowiada, że jego dziadek chodził do szkoły z Kirchenblatta, więc już taki związek bardzo osobisty też się pojawił i myślę, że to też tak dla mnie tak jakby niektóre osoby domagały się pamięci. I to powiem, że z takim poetą lusternikiem było Małkiel Maksymilian Lusternik, że ja jeszcze nie było tych przepisów zakazujących tam dostępu do dokumentów i w Opatowie w Urzędzie Stanu Cywilnego jest taka księga urodzin i śmierci. I ja tak sobie to przeglądałam, ale jakoś tak czytałam nazwiska, nie wiedziałam co z tym zrobić, ale zwrócił na moją uwagę właśnie, że poeta, skąd poeta w Opatowie w czasie II wojny, bo to było już okres getta i później znowu jakieś inne dokumenty brałam i się okazało, kim on jest, że to był taki znany poeta pochodzący z Łodzi i który na czas właśnie wojny był w Opatowie i był nawet przewodniczącym tej żydowskiej samopomocy. I później dalej ta historia się rozwija i muszę powiedzieć, że to było dla mnie takie ciekawe, bo dostępność do tej literatury była dla mnie, nie znam hebrajskiego, no niemożliwa, natomiast to było dla mnie takie ciekawe, że właśnie taka osoba, zresztą ta historia poszła dalej i tutaj nawet dokumenty w Izraelu były siostry, która przeżyła i opowiadała o jego losach dalszych. Także w Opatowie na przykład taką osobą bardzo ciekawą był Perec Willenberg, który był malarzem i to dobrym malarzem przedwojennym, a przed wojną, drugą wojną został przez gminę żydowską poproszony o pomalowanie synagogi. I te prace się tak przeciągnęły, że cała rodzina zamieszkała i on się tam zaprzyjaźnił z wieloma osobami, prawda, i malował portrety, obrazy przed wojną, prawda, i udzielał lekcji też malowania, kiedy wojna wybuchła, oni zostali tam w Opatowie i to, tutaj właśnie ta historia wojenna też jest Samuel do Treblinki, prawda, te dwie córki zginęły, a Perec przeżył tu w Warszawie, ale to było ciekawe, kiedy rozmawiałam z kimś, u kogo on zostawił swoje sprzęty malarskie, to on wyciągnął zza szafy obraz Miłosierdzia Bożego, prawda, który jest nieznany, bo tak naprawdę to tylko w Warszawie na Marszałkowskiej taki szkic węglem znamy, prawda? W Opatowie w takim posiadaniu prywatnym jest obraz właśnie namalowany przez Pereca, który zarabiał w ten sposób, malując obrazy święte. Także tutaj wracam do tego, że takie, no, dużo takich postaci się pojawia. Jeszcze myślę, że będzie ich wiele. I też to tak, jak
jaka reakcja też ludzi była, bo w tym towarzystwie właśnie ten rok 2022 był taki intensywny, bo jeszcze wcześniej w wakacje przyjechała taka kapela jazzowa młodzieżowa z Izraela, która przyjechała na jakiś festiwal, ale miała kilka dni wolnych, no i też pojawiła się w Opatowie i to też był taki przełom, prawda? Później było Muzeum na Kółkach, później uroczystości i no, w tym towarzystwie też niektórzy zarzucili nam, że zajmujemy się tylko Żydami. I taki odpór trochę czuliśmy, no ale to myślę, że należy jakby do tematu trochę, więc przeżyliśmy to. Wydajemy Ziemię Opatowską, w której też zamieszczamy różne artykuły dotyczące na przykład właśnie deportacji Żydów, też życia takiego. Ja akurat zajmuję się bardziej szkolnictwem, więc właśnie jak to wyglądało, ponieważ nie ma świadomości, że obowiązek szkolny przed wojną obejmował też dzieci żydowskie. I też to, co słyszałam w domu, moja mama chodziła do szkoły powszechnej, do klasy, gdzie połowa dzieci była właśnie wyznania mojżeszowego. I ja dotarłam do archiwów w Sandomierzu, gdzie jest taki arkusz ocen. No i tam zobaczyłam najlepszym uczniem, tak jak moja mama zawsze mówiła, był Hill Rosenfeld. Pokazywała mi też na zdjęciu, tak jakby zawsze wspominała. Miał na 50 dzieci miał najlepszą ocenę z języka polskiego, z historii. Także tutaj te wszystkie takie wyobrażenia też takie ogólne dotyczące Żydów, też jak się patrzy w takim małym mieście, to one po prostu się rozpływają, że to nie mieszkali oddzielnie, nie uczyli się oddzielnie. Było to po prostu zwyczajne sąsiedztwo. I teraz mamy jeszcze takie różne, bym powiedziała, takie zadania przed sobą. Jest miejsce, jest stacja kolejowa Jasice, z której byli deportowani Żydzi opatowscy, ale stamtąd też deportowano Żydów z Ożarowa i Starłowa, około 20 tysięcy w sumie. I teraz właśnie w takim kontakcie jesteśmy z panią, z Wardą, z innymi, ażeby właśnie upamiętnić to miejsce. I właściwie w Opatowie chyba też taka jest potrzebna też myśl edukacyjna, czyli jakoś trafienie do dzieci, do młodzieży i to robimy poprzez Muzeum na Kółkach. I mam nadzieję, że właśnie w przyszłym tygodniu to jest też promocja książki Meyera Kirschenblata. Myślę, że ta książka napisana przez takiego człowieka ciekawego, nawet ciekawskiego, który wszędzie zaglądał i zapamiętał, i namalował, i opisał, to też daje inną perspektywę takiego życia codziennego, normalnego, nie pozbawionego tych właśnie etykietek wszystkich. I to myślę, że dużo da. I film, który też porusza takie trudniejsze tematy, prawda, których w Opatowie jakby jeszcze nie chce się podejmować. W 2022 roku pokazaliśmy film Greenberga Tożsamość. I wtedy to było w liceum w auli i widziałam, że też no, dyrekcja szkoły była jakoś tak porażona, bo nie była przygotowana na poruszanie tematu antysemityzmu, że to jeszcze jest właśnie takie w powijakach i tego słowa jakby nie chcieli, żeby ono się pojawiło, ale myślę, że tak stopniowo do takich trudniejszych tematów będziemy mogli przejść. No, takim tematem jest też zamordowanie Silberberga, prawda, po wojnie we wrześniu 1945 roku. Ja się spotkałam w Izraelu z jego synem. To było właśnie w 1922 roku. 99-letni ten wspominał o Opatu, wspominał szkołę, ale właśnie o śmierci swojego ojca, który przeżył obóz i tu wrócił. Także to jest też jeden z takich tematów jeszcze niewyjaśnionych do końca. A może Pani trochę więcej opowiedzieć właśnie o tych kontaktach z potomkami? Tak. Ja myślę, że też takim ważnym
momentem dla mnie było poznanie Hanny Gofryt. Ona nie pochodzi z Opatowa, pochodzi z Białej Rawskiej. Ale kiedy byłam w Izraelu, w Yad Vashem, kupiłam książkę w języku niemieckim opowiadającą o dzieciństwie w Polsce. No i byłam bardzo zdziwiona, że we wszystkich innych językach ta książka jest, a po polsku nie. I ona podała swój adres, do niej napisałam i właściwie od 20 lat jesteśmy w kontakcie, zaprzyjaźnione. I myślę, że ta przyjaźń też pokazuje mi inną perspektywę, jakby zrozumienie takich indywidualnych losów. Ona uratowała się z matką. Ukrywała się, przepraszam, na Żelaznej 64 w Warszawie przez 2 lata. I też tak bardzo mi imponuje tym, że ma taką siłę, żeby mówić o tym, żeby iść do młodzieży, opowiadać. Teraz właśnie po wydarzeniach w październiku też ona spotkała się z dziećmi, które przeżyły ten napad i ukrywały się, prawda? I ona, ponieważ sama się 2 lata ukrywała, ona z tej perspektywy opowiadała, że to wszystko można przeżyć, można po prostu dalej żyć, to można oswoić. I właśnie myślę, że ta przyjaźń z Hanną Gofryt jest taką dla mnie ważna, że to nie jest takie powierzchowna znajomość, prawda? Że te motywacje, to, że przeżyły one dwie, czyli ona z mamą, ale ojciec zginął i to nie wiadomo w jakich okolicznościach. Ja wiem, że to jest taka rana duża w tej książce dla dzieci, nie o wszystkim napisała. Ta książka w zeszłym roku została przetłumaczona na polski, jest wydana po polsku w Yad Vashem, tylko że nie ma tutaj w obiegu w Polsce tej książki. Jest czytana w innych krajach i dostaje listy z Niemiec czy z innych krajów, a w Polsce jest mało znana. To było jedno, a drugie to właśnie też myślę, że tak z Opatowa nie miałam bezpośrednich, ale kontaktów, ale kiedy byłam właśnie w Izraelu, poznałam Wardę, której ojciec Lustman pochodził z Opatowa, który pisał wiersze, teatrem się zajmował też i ona właśnie też była tym bardzo zainteresowana i to było bardzo ciekawe, bo ona zorganizowała spotkanie z tym Zilberbergiem, 99-letnim, pochodzącym z Opatowa i jeszcze przyjechał Sheldon Salzman z Kanady, czyli byliśmy wszyscy z Opatowa i to było takie niesamowite, gdyby nie wojna, pewnie może byśmy się spotkali w innych okolicznościach, prawda, w innej sytuacji. I to takie uczucie też sympatii, bo ten Salzman akurat, to rodzina Salzmanów była sąsiadami moich dziadków, także to też on pamiętał to i nawet był w Opatowie. Później przyjechał ze swoimi córkami i wnuczkami, żeby im pokazać skąd pochodzi. Także myślę, że takie... tutaj Hanna Gofryt mówi świetnie po polsku i nie ma bariery językowej, więc z nią się dobrze rozumie i tą mentalność ona czasem przekłada, różne zachowania mówi, właśnie uprzedza, zresztą nie należy do osób takich właśnie schematycznych, tylko takich odważnych. Przywiozła tutaj swoje dzieci, ja też w Białej Rawskiej tam pomogłam zorganizować spotkanie ze społecznością tamtejszą, bo to jeszcze mniejsza od Opatowa miejscowość i jeszcze trudniej o coś. Mam nadzieję właśnie, że te takie kontakty się rozwiną i że ludzie poznając ludzi też zaczną inaczej myśleć, bo czasem spotykam się z jakimiś takimi w Opatowie opowieściami, które są właśnie takie już anty, dlaczego się Żydami zajmujemy, czy jesteś Żydówką i tak dalej, bo to są takie tematy, które się pojawiają, ale akurat z Opatowa pochodzę od 200 lat, także nie, jakoś tam się nie będę tłumaczyła z tego.
Natomiast myślę, że jak ludzie zaczynają opowiadać takie ogólne sądy, albo oczywiście o komunistach powojennych, takie, z których wyczytali, no nie wiem, z jakiejś książki propagandowej czy z jakiegoś artykułu, ale dalej nie idą w tym, jakby w tym rozumieniu i zawsze mówią właśnie o bogactwie Żydów i tak dalej, te schematy. Więc na przykład jak ja policzyłam z przedwojennych Żydów, powiedzmy 6 tysięcy, to 6 było naprawdę bogatych. Duża średnica i bardzo dużo biedy było. I to właśnie o tym trzeba mówić, że Sztetle to były miasta biedne. Moja mama też zawsze to podkreślała, że była duża bieda. No, przykładem Meyer, kiedy oni, pokój z kuchnią to był komfort, prawda? A zazwyczaj ludzie mieli tylko jedno mieszkanie i nie było wody, prawda, kanalizacji. Te dzisiejsze kategorie nie przystają do tych, ani do bogactwa, ani do warunków życia. Także myślę, że to mówienie ciągle o tym bogactwie i o tym, no te sprawy są niezałatwione, to prawda, że ta kamienica pod Mandelbaum nie stoi i ona nie jest używana. Natomiast to nie tak, że ona no, jest właśnie jakimś takim punktem niezgody. Raczej to chyba tam Urząd Miasta z tym jakieś powinien to jakoś uregulować. Natomiast ja myślę, że nie mam takiej natury prokuratora i nie będę dochodziła, kto co wziął, ale czy przywłaszczył sobie, bo takie sytuacje może były. Natomiast właśnie raczej, żeby mówić o ludziach, żeby pokazywać ich losy, ich twarze. Jeśli zdjęcia mamy na przykład tej Basi Rajzy, która stała się bohaterką, mimo że była na takim pograniczu żebraczki, prawda, i jej rodzina, to dla mnie też jest taki znak, że właśnie takie osoby z historii, jak się wydobędzie, one nabierają życia. No i to myślę, że może w tę stronę. Poza tym nowa generacja jeszcze przychodzi, która no, nie ma pojęcia albo nie ma też takich no, może tych schematów, prawda, nie ma pojęcia w ogóle o historii, więc trzeba zacząć od początku i opowiadać tę historię. O swojej wizycie w Izraelu w takim razie i no, jak rozumiem, na zaproszenie właśnie pani była. Znaczy, aha, bo pani była wiele razy, jak rozumiem, ale czy była pani właśnie goszczona przez potomków Żydów opatowskich? To tak, ja byłam 3 razy, ale 2 razy w Yad Vashem, to było inaczej. Natomiast właśnie to byłam w 2022 roku, to byłam u Hany Gofried. Ona mnie gościła, ale jednocześnie też właśnie odwiedzałam Żydów opatowskich. Także jeszcze takich bezpośrednich kontaktów, no myślę, że one się nawiążą. Natomiast właśnie ta wizyta to też dużo mi dało. Poznałam rodzinę i teraz te możliwości tłumaczenia, prawda, takiego automatycznego. Jej wnukowie od razu stawiali pytania i to takie pytania niebanalne, prawda, czy pytali o religię, czyli o odejście od kościoła, bo mówi od synagogi też młodzi odchodzą, więc to były takie pytania takie zasadnicze, prawda, o to byli bardzo ciekawi właśnie co się dzieje. Poza tym te schematy, taka cepelia trochę w naszych wyobrażeniach o jedzeniu typowym żydowskim, to właśnie upada wtedy, jak się jest u kogoś goszczonym, prawda, że normalnie po prostu to nie jest tak, jak też sobie wyobrażamy, że ktoś, prawda, czy też o obchodzenie szabatu w taki sposób, w różny sposób, tym bardziej, że Tel Awiw, gdzie Hanna mieszka, to jest takim bardziej świeckim, prawda, miastem, ale pięknym. I poznanie też kultury, odwiedzenie muzeów, pójście do filharmonii, prawda, gdzie pierwszy skrzypek to był Arab, prawda, Izraelczyk, prawda, grający pierwsze skrzypce. Także pokazanie, właśnie zobaczenie tego piękna, prawda, ta wizyta u tego Eliyahu Zilberberga to była dla mnie niesamowita, była też stresująca, ponieważ nie wiedziałam, w jakim języku będziemy rozmawiali. On mówił doskonale po polsku, ale włączył się pan Salzman, który w jidysz mówił z nim. Ja po niemiecku usiłowałam z nim rozmawiać i właśnie z takiej mieszanki, takiej językowej jakoś,
próbowaliśmy się dogadać, ale taka krótka wizyta, ale taka duża bliskość. To jest po prostu taka, ja nie wiem, jakaś, nazwijmy to może duchowa, czy tam inna, ponad, że jak się jednak miasto, z którego się wyrosło, rzeka, nad którą się żyło, że łączy, że to może w DNA jest, prawda, i to się przenosi, że to nie jest tylko taki adres, czy takie miejsce w życiorysie, prawda, że miejsce urodzenia. To myślę, że mi to bardzo dużo dało i kiedy Hanna do Polski przyjechała w zeszłym roku, bo ona taka była olimpiada w Auschwitz i ona też była, też spotkałam się z nią w Krakowie i siedziałyśmy na plantach i to było takie właśnie takie normalne też, nie takie, bo tak to się spotykamy na jakichś uroczystościach, prawda, i wtedy to są inne relacje. Natomiast szykuję się do wyjazdu, żeby ją nagrać, bo tutaj niestety, ale przepuściłam właśnie tę możliwość nagrania wspomnień Hanny Gofrid, która skończyła w maju, 11 maja, 89 lat i czekam na moment, kiedy będę mogła po prostu polecieć i nagrać ją. Także myślę, że tak, dla mnie myślę, że tak, kontakty z ludźmi w ogóle to dużo daje. No i myślę, że też, jak powiedziałam, ten drugi wątek to literatura, że jako polonistka dużo czytam, dużo już taki zbiór mam na pewno związany z tym tematem i myślę, że literatura też dużo przekazuje. Ja myślę, że na przykład poezja, że to krótkie teksty, im krótsze, tym lepsze, nie chodzące w szczegóły, ale właśnie opowiadające o tym i pokazujące to. Zresztą tak jak Opatów, okazało się, że tak wielu takich ciekawych ludzi pochodzi z Opatowa. Na przykład Jankiel Herszkowicz, taki śpiewak z Łodzi, to był taki prosty, z bardzo prostej rodziny w Opatowie, z takich krawców, co to przerabiali, coś nicowali albo takie gotowe rzeczy rozwodzili po jarmarkach i oni przed wojną całą rodziną wynieśli się do Łodzi i tam, no tak los chciał, w getcie zaczął układać piosenki, bardzo proste, ale z wielkim poczuciem humoru i właśnie nawet zrobiono kilka filmów na ten temat, jak to właśnie o Runkowskim i o nim, bo to śpiewanie było zakazane, przeżył wojnę i to dla mnie też takie bardzo ciekawe. Też na przykład Perec, pisarz, mieszkał też w Opatowie, bo jego córka, bo jego żona Sara Lichtenfeld pochodziła właśnie z Opatowa. Różne osoby, tak jak się zaczyna zastanawiać, były w Opatowie, żyły, one wniosły coś do tej duchowości, prawda, do tego dziedzictwa, także wielu rabinów, prawda, takich, którzy tu mieszkali i żyli, tworzyli. I to właśnie, to nieprzypadkowo mówię, ten i Perec, ten Willenberg. I w jakiś sposób myślę, że każdy jakoś coś zostawił. Z tym Perecem, Willenbergiem było tak, bo mi pani opowiadała, mieszkał w takim domu na Wąskiej, tak, i oni po wojnie w tym domu zamieszkała rodzina, z których jeden został malarzem, drugi muzykiem. I właśnie też takie jakoś te fluidy jakieś tam, te artystyczne takie wątki pojawiły się w innym pokoleniu, prawda? Albo inny taki też motyw, który bardzo lubię, to na ulicy Starowałowej jest taki do dzisiaj mały domek drewniany, taki niewiele się zmienił i tam z tego domu pochodzi taki kolega, który został księdzem, Gracjan Broda, i on mówił, a moja mama mówiła, że tu bardzo pobożny Żyd, taki hasyt mieszkał, prawda, bardzo jakoś wyjątkowo pobożny, był chyba szewcem, takim mistykiem i ten został księdzem. I tutaj takie właśnie różne wątki, które jakby nie podejrzewa się, że może być jakaś kontynuacja czy przejęcie, prawda, w takiej warstwie duchowej tego dziedzictwa istnieje, bo niektórzy tylko myślą o tym dziedzictwie takim materialnym, widzialnym. Także no, może tutaj z tego jeszcze się coś urodzi. Jeden z kolega z towarzystwa napisał książkę
500 lat cywilizacji takiej w Opatowie żydowskiej. Ta książka wymaga jeszcze uzupełnienia, zwłaszcza dwudziestolecie, ale ona ma taką cenną część dokumentacyjną. Jak ja szukam jakiejś osoby, czy gdzie ona mieszkała, to tam w zasadzie on z archiwów to ściągnął z Sandomierza, można zobaczyć i można znaleźć. I wiele osób ja tam właśnie znalazłam, tak na przykład, gdzie miała sklep babcia Meyera Kirschenblata, to tam jest adres konkretnie podany, czy gdzie właśnie mieszkał ten Lusternik, to też znalazłam, prawda, gdzie ten poeta mieszkał, gdzie później to wszystko. W Opatowie też, tak wracając jeszcze do tego, to getto było otwartym gettem, więc nie było i bardzo późno było zamknięte. Także te stosunki były też takie, no tutaj takie anegdotyczne, to mój ojciec taki był anegdotyczny, to mówił, a taki kuzyn, miałem takiego kuzyna i on taki był odważniejszy niż ja, to mówi, chodziliśmy w kawalerkę do getta, no nie wiem jak to, ale to widocznie było to możliwe. Mówi, po mszy szliśmy do getta, takie ładne dziewczyny były i takie opowieści są no, trochę z innej, prawda, strony takie widziane. Mam nadzieję, że teraz, kiedy dostaniemy księgę wspomnień Żydów opatowskich, bo jest w tłumaczeniu, wtedy też dowiemy się jakby innej części i innych takich tematów dotkniemy, których może nie mamy pojęcia albo które wymagają jakiegoś omówienia. Tak, także to jest jakby kolejne. Ja myślę, że właśnie też, że Opatów w tym roku zyskuje tak bardzo, że może to wykorzystać dla budowania takiej swojej tradycji, żeby się nie odcinać też od korzeni pewnych, prawda? Bo pewne tematy w Opatowie są żywe, na przykład temat powstania styczniowego. Tam były dwie bitwy, więc one są nawet rekonstruowane, pokazywane. I natomiast temat żydowski jest takim mniej uczęszczanym, bym powiedziała tutaj w myśleniu, takim naszym opatowskim. Nie wiem, przede wszystkim ważne jest to, że tacy młodzi się do nas dołączają, chcą pomagać i też nie trzeba im tłumaczyć dlaczego. Bo czasem to tak jest, że ktoś no ma ten problem, że trzeba mu tłumaczyć, dlaczego mamy się tym zajmować. A dla mnie jest ważne, że przychodzą osoby i to samo przez się rozumie, że robimy to i wspieramy się i że jesteśmy tak też różnorodni, prawda, i możemy tu się w tym wspierać. No nie wiem, czy inne miasteczka mają podobne te problemy, tematy, ale podejrzewam, że tak, chociaż jeszcze zawsze się pocieszamy, że innych jest trudniej. Słyszymy na przykład o sąsiednim Klimontowie, gdzie jest sytuacja o wiele trudniejsza, jeśli chodzi o dotykanie tego tematu, poruszanie tego nawet. Kolega opowiadał, że on spisywał zabytki, miał taką pracę i też tam ktoś go zdzielić chciał w głowę, bo już ktoś obcy się pojawia, robi zdjęcia i spisuje, więc i tak w Opatowie powiem, że pod tym względem jest spokojnie. Dobrze, nagadałam się może za dużo to. Bo nie, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, o czym pani mówi, o tej takiej duchowości miejsca. Bo teraz tak się zastanawiam, że tak jak jest tytuł naszej wystawy pożydowskie i z jednej strony, w zasadzie chyba ja też tak na to patrzyłem, że pożydowskie, no to jest po prostu to, że te miasteczka są po prostu no, miejscami po zagładzie, że to jest pustka, ale tak naprawdę pustka po tej społeczności i kulturze żydowskiej. Ale też tak sobie myślę, że tak jak pani o tym mówi, no to jest może dokładnie odwrotnie, że po żydowski chodzi też o to, że no właśnie jest takie bogactwo i postaci i różnych warstw kultury też, no bo pani mówi o tych wszystkich osobach, które
reprezentowały też po prostu jakieś, po prostu kultury na różnych poziomach. Że to jednak jest takie po żydowskie, to znaczy, że to jest przywracanie po prostu tego bogactwa, tak jak pani o tym opowiada, że była taka osoba, taki artysta, taki czy inny mieszkaniec Opatowa i że no to jest takie przywracanie rzeczywiście no takiego bogactwa duchowego tego miejsca po prostu, prawda? Tak, bo myślę, że bardziej myśli się o tym materialnym, prawda? O odzyskiwaniu, o przywłaszczaniu, te wszystkie takie tutaj budzące niepokoje, ale myślę, że takie bogactwo to kulturowe, myślę, że akurat nie będzie nikomu tutaj, bo nie jest to, ale jest przywracanie pamięci, prawda, że to, że jest ważne, żebyśmy pamiętali, pamięć jest tak ulotna, więc myślę tak, trzeba zapisać i trzeba edukować też, prawda, następne pokolenia, ale myślę, że jeszcze do tej warstwy takiej duchowej myśmy się tak naprawdę nie dokopali jeszcze, bo to bogactwo jest może większe niż ja dzisiaj mogę to opowiedzieć i czego dotknęłam, ale na pewno tak jest, także no i mówię, to co w języku jeszcze, bo ja jako polonistka to te wychwytuję i są takie różne jeszcze te opowieści. Moja siostra mówi na przykład, że tam nie chciała pójść do kościoła jako dziecko, to mama mówi, to idź do bożnicy, prawda? Że to było czymś normalnym, prawda? Takie mówienie o tym, i pewne takie zwroty były, prawda? I opowieści, nie stricte, że ja pytałam o to, tylko wplecione w życie. O Basi Rajzy to jak pytam, to większość w Opatowie słyszała, także stała się taką właśnie takim leitmotivem trochę, prawda? Ale może w ten sposób też pamięć się utrwala, że ktoś zostaje, ktoś, kto nie był taki bardzo znany, prawda? Nie, taki jakoś, ja no nie wiem, może takie mam trochę takie metaforyczne podejście do tego, ale z tą duchowością to bym powiedziała jeszcze, nie zbadaliśmy właśnie, czy nie doceniamy, czy nie opisaliśmy hasydów opatowskich, prawda? Bo tak ogólnie też, żeby nie wszystkich do jednego wora, prawda? Czy tych zasymilowanych, czy tych, którzy byli ortodoksyjni. Akurat w Opatowie była to społeczność hasycka, były trzy ohele, do których wędrowali, prawda? I to jest taki temat zupełnie nieznany i ponieważ jest trochę, te ohele zostały zniszczone i na nich jest amfiteatr, to one są trochę takim drażliwym tematem poszukiwań i prawda, ustalenia tego. No ja pomyślałam, że może to jest największy ohel w Polsce, ten amfiteatr, prawda? Gdyby to do tego inaczej podejść, ale myślę, że to odczuwanie tego bólu, że to byli dla hasydów święci, że to były ważne osoby. Myślę, że świadomości takiej ogólnej tego nie ma, prawda? Że hasydyzm to też taki nurt mistyczny. Ja myślę, że dzięki temu, że Nelly Zaks poznałam, prawda, że zaczęłam czytać takie rzeczy, czy Heschela, który w końcu taką dużą rolę odegrał też na Soborze Watykańskim II, prawda, i którego czyta się w seminariach duchownych czy innych i jest bardzo ważną postacią. I tutaj bym powiedziała, że właśnie nawet uświadomienie sobie tego, prawda, że to jakby wraca do nas, że to nie jest coś odrębne, że to jest najczęściej cytowany, prawda, rabin w chrześcijaństwie. Tak. No, wydaje mi się, że to tutaj można by pracować właśnie nawet nad takim, powiem, słownikiem opracowania właśnie kultury, bo tutaj dwaj malarze, Citron się nazywali, też urodzeni byli w Opatowie, kilku aktorów, bo już o tym nie powiedziałam, takich dybuków, którzy występowali, też pochodzili z Opatowa, także, no bo to była wielka społeczność, duża, to trudno się, prawda, dziwić, a z drugiej strony jeszcze taką mam myśl, że pewne rzeczy trzeba by żeby nie oddzielnie opisywać, czyli tak nie oddzielać, bo najpierw pewnie tak trzeba, żeby to jakoś zrozumieć i opisać, ale na przykład
jak czytam Meyera Kirschenblata i czytam na przykład Stanisława Czernika, który taki poetę, który z Opatowa pochodził. I pewne motywy są podobne. Motyw rzeki na przykład, czego w ogóle ja nie odczułam dopiero czytając to, że ta rzeka nasza, Opatówka, była taka ważna w tym życiu i nie tylko dla Meyera, bo to u innych też i tę poezję właśnie taką miasta, żeby to jakby scalić, tak, i zobaczyć w całości, nie? Nie, na razie to, jak mówię, odrębnie to i zobaczyć, jak to właśnie, na ile takie małe miasta były płodne w ludzi, artystów, ludzi sztuki i w ludzi, którzy no, jakoś tu wnieśli też do tego miasteczka, do duchowości. Oczywiście też powiem, że jest taki wątek, który bardzo mnie porusza, tych ludzi, o których właśnie nikt nie będzie pamiętał, prawda? Tak jak Meyer opisuje, był spis powszechny w 1931 roku i nauczyciel języka polskiego poprosił go, ażeby on pomógł mu w tym spisie. I poszli do takiego domu na ulicy Iwańskiej. Tam żyli ludzie, którzy nigdy z Opatowa nie wyjeżdżali. Urodzili się, umierali i nigdy po polsku dobrze nie mówili, tylko znali na tyle polski, żeby móc handlować, kupić, sprzedać. I mówili widzisz, i przy tym spisie powszechnym Meyer odgrywał rolę takiego tłumacza. Ale właśnie to też daje mi taką inną perspektywę, że byli tacy ludzie, tacy opatowianie wyrośli tutaj w ten les opatowski i którzy tutaj poza ten nie ruszali się i to im wystarczało, prawda? I ci, to co u te motywy takich tragarzy na przykład, którzy noszą ciężary, którzy noszą wodę, prawda? Nie było kanalizacji. Tak, tacy ludzie, no, dzisiaj mówi na marginesie, zmarginalizowani, prawda? To też. A z drugiej strony jeszcze no, klezmerzy opatowscy, prawda? To jest cały taki pasus, prawda, rodzin, rodzina Lewaków na przykład, którzy później byli muzykami w Filharmonii Łódzkiej czy Warszawskiej, prawda, z tych inna rodzina Lustigów, prawda, którzy udzielali też lekcji muzyki, ale też grali, śpiewali w okolicznych czy dworach, czy na weselach. I myślę, że ta muzyka to łączyła też folklor miejscowy, że nie była to zupełnie, tak jak sobie ludzie wyobrażają, żydowska to zupełnie inna, ale to była, jak to mówię, opatowska bardziej taka. Tym bardziej, że Opatów też nawet do niedawna ma taką strukturę miejsko-wiejską, prawda? Każdy miał ogród, tam jeszcze do dzisiaj koguty pieją, prawda? Gdzieś. I to wszystko właśnie, to zupełnie, myślę, że inne kategorie trzeba wydobyć, ale też trzeba właśnie tę warstwę duchową, nie akcentować może tego, prawda, że te domy i tak popadły w ruinę, prawda, nieremontowane, czy nie, bez właściciela niektóre. Także to jakby dla mnie nie będzie istotne, myślę, że w tych dalszych poszukiwaniach, czy jakichś takich archiwalnych, może takich właśnie poszukiwania ludzi. Tak jak na przykład na wystawie jest taka skrzyneczka drewniana, którą kolega gdzieś tam dostał od kogoś i tam jest podpis Sara chyba Henik. I to tak, jak to czytam, to zawsze myślę, że dobrze byłoby znaleźć tę osobę, prawda? Poszukać dalej, jej losy zbadać. Albo też absolwenci gimnazjum opatowskiego, w Opatowie było gimnazjum prywatne, gimnazjum, i tam bogatsi ludzie z Opatowa posyłali swoje dzieci, no bo to było czesne, się płaciło, prawda? I oni, co dalej z ich, prawda, oni kończyli uniwersytet na przykład warszawski i co dalej z nimi się stało, czyli losy takich osób. Jeszcze właśnie to chyba przed nami, ale tak mówię w liczbie mnogiej, dlatego że liczę na to, że właśnie tak jakieś wiele osób się tutaj do tego przyczyni, bo właśnie jak mówię, jedna osoba w Opatowie czy w małym miasteczku to jest taka osamotniona, bo w takim miasteczku trzeba żyć. Chociaż plusem tego jest to, że wiele osób znam,
No i mam bardzo dużo rodziny, takiej, która z jednej i z drugiej strony, w związku z tym jak nie da się dojść właśnie w taki sposób, to zawsze przez jakąś rodzinę. I jeszcze tutaj właśnie takie, jak się patrzy na też historie rodzinne, to takie powiem, że schematy, że Żydzi mieli dużo dzieci albo na emigrację jeździli, to jak spojrzałam na moją rodzinę Piątkiewiczów, to było ich 10. I na migrację też z każdej strony ktoś pojechał. Także to nie jest tak, że to tylko było, prawda, tam emigracja, prawda, ludności żydowskiej. Było też takie przeludnienie i było też takie brak pracy. No i młodzi też szukali czegoś nowego, więc to był, ja bym powiedziała, że tak trzeba opisać łącznie. Nie wiem, jak to jeszcze zrobić, jakby to scalić, ale to myślę, że tak trzeba takimi łatami pracować. No. Tak, tak, no bo tak jak pani mówiła o tych szczotkarzach, że po prostu też jest tak, że są jakieś lokalne tradycje, no nie wiem, rzemieślnicze, specyficzne dla danej miejscowości, czy nawet regionu, ale nawet nie tyle, że rzemieślnicze, co, no nie wiem, tak, jakieś zawody po prostu, tak, i że którymi zajmowali się zarówno Żydzi, jak i Polacy, tak? Jakby to, co ich łączyło, to też to rzemiosło. Bo chciałem zapytać o tych szczotkarzy, czy to było tylko, rzeczywiście się tym zajmowali tylko żydowscy mieszkańcy, czy to było też zajmowali się tym chrześcijanie? Z tego, co właśnie wiem, to głównie, prawda? Wyspecjalizowali się Te właśnie z jednej strony to było ciekawe, to u Majera też jest, że na dużą skalę, bo nawet na eksport, prawda, i te szczotki bardzo różne, bardzo różne. Ostatnio kolega mi przyniósł taką jedną, przedwojenną, 3-metrową długości, taką wywijaną, bo w mieszkaniu, które było wysokie, trzeba było sufit omieść, prawda, to było na przykład to. I utrzymywały, zazwyczaj rodziny całe pracowały, dawali pracę i to pozwalało przeżyć, ale to nie dawało jakiegoś zysku. Natomiast też pozwalało to w czasie wojny na pracę, bo Niemcy wykorzystali tych właśnie szczotkarzy, dostarczali im materiały i oni do końca w getcie też pracowali i robili te szczotki. Także podejrzewam, że gdyby tak jeszcze poszukać, to wiele tych szczotek, takich właśnie wojennych czy przedwojennych, jeszcze by się znalazło, prawda, jako świadectwo takie. Na wystawie jest na przykład obrus, który koleżanki mama haftowała tak na spółkę z koleżanką właśnie Żydówką ze szkoły. Więc to też takie bardzo, bardzo symboliczne, że nie wszystko było takie oddzielnie. Mówiła, że kanapkami się wymieniały, tak, bo chciała spróbować jednak to, prawda, u drugiej jest. Także to było bardzo bliskie, tak, tak. I jeszcze były pewne zawody, których Meyer mówi, na przykład kominiarzem żaden Żyd nie był w Opatowie, prawda, czy nie tego, ale na przykład po robieniu powrozów. To było pani powroźniczka, jak to pani opowiada mi i czytając Meyera, w Opatowie żyje pani mająca 97 lat i ona czyta tę książkę i mówi, tak, ja znałam, a tu ta pani powroźniczka to była nasza sąsiadka i o niej opowiada, albo też tam się pojawia chycel, prawda, taka funkcja tam bardzo szczegółowo opisana przez Meyera, to też mówi, wszystko to, co on pisze, jest prawdą, więc mamy nawet takie świadectwa. Dobrze by było spisać je jakby równolegle, o właśnie te rzeczy, jeszcze równolegle, albo uzupełnić te, które są. No, także no, myślę, że tu jeszcze te zawody, drugim ten zawód to byli krawcy, to było bardzo wielu, i piekarze. To było ciekawe, że w Opatowie było 20 piekarń, w tym dwie chrześcijańskie, ale te piekarnie się specjalizowały, więc się szło do rabinki po jakieś tam placki z makiem czy z sezamem, ktoś inny po chleb jakiś przaśny szedł do kogoś i to one wszystkie funkcjonowały. To zresztą pokazuje, jak bardzo ludności było dużo i jaki był też skład, znaczy czym się żywili zwyczajnie, prawda? Także o tych piekarzach to też mamy takie relacje, że to była taka, jak to powiedzieć,
taka przyjazna konkurencja, raczej specjalizacja, tak, prawda? Bajgle ktoś sprzedawał i się szło tylko do tej osoby, bo ona to właśnie też. A propos tej konkurencji, to opowiadała pani, która w Opatowie była jedna piekarnia chrześcijańska i oni, właśnie ta rodzina, drugą założyła. No i powiedziała, kiedy miało być to otwarcie, to nagle się zjawił, no powiedzmy, przedwojenny sanepid, nie wiem jak się nazywał, ale ten, no i że coś to nie tak, prawda? No i wtedy się zastanawiali, kto z konkurentów przysłał tę, prawda, tę kontrolę. Okazało się, że wcale nie Żydzi, tylko chrześcijanie. Konkurencja, tak, że konkurencja ma swoje zasady, prawda? Tu nie wchodzi w grę co innego. I to właśnie to jeszcze właśnie to, co powiedziałam, czy te zawody i takie te właśnie sklepiki, bo rynek to zawsze było tak jak i w dużym mieście. Jakaś główna ulica ma swoje sklepy eleganckie, ale te wszystkie boczne uliczki, i na których były sklepy, to były bardzo małe. To były bardzo, nawet na, powiem, że w skali dzisiejszej to było to nieporównywalne. To były takie, że na zapleczu była rodzina. To na przykładzie mojej ulicy Łagowskiej, którą opisałam dzisiaj, Legionów, to z przodu właśnie jakieś takie skromne artykuły, a na zapleczu były sienniki, były łóżka, właściwie mieszkało się. Także to mówienie o sklepach, o takich, to jest taką, no to trzeba zawsze przyłożyć odpowiednią skalę do tego, żeby porównywać. I myślę, że dalej jeszcze w te zawody jeszcze, oczywiście w Opatowie, ponieważ był rolniczym, to handlarze zbożem, prawda? Bo to ktoś musiał produkować, ktoś sprzedawać i dalej je wywozić. To było takim bardzo ciekawym tym elementem i na pewno Salzman na przykład to był handlarzem zboża. Te elity to takie były właśnie, bym powiedziała, no to byli czy dentyści, lekarze, prawnicy, ich było niewielu, zazwyczaj byli zasymilowani. Moja babcia opowiadała, że w Wigilię Bożego Narodzenia poszła do dentystki, pani Wasnerowej, taka tam choinka była ubrana, prawda, także no to takie życie było wspólne i podobne, nie było tak różne, jakby się to wydawało. Oczywiście jedna rzecz na pewno ta, że niewiele wiedziało się o kulturze i o religii, bo tak jak mama mówiła, że kiedy Żydzi modlili się nad, to jest wyrzucanie tych takich grzechów, prawda, nad rzeką, no to tam chłopcy przeszkadzali, rzucali kamieniami, czy i nie wiedzieli, co oni robią, dlaczego stoją i tak się tam, prawda, wahają, coś mówią, prawda, i tym bardziej, że w innym języku. I to była ta bariera. Ja myślę, że może dzisiaj to jak więcej nawet na ten temat wiemy, bo więcej się pisze, wtedy nie było takiej właśnie takiej też ciekawości, żeby i to, no myślę, że wzajemnie, że się nie rozumiało. Chociaż u Majera widziałam, że to, że ta ciekawość była, że Boże ciało. Tak, czy pielgrzymka do Częstochowy, prawda? To już było też fascynujące, prawda? Myślę, że też taka to, że miasteczko łączą też pewne pochody i uroczystości. I to Majer opisuje 3 maja. To on należał do takich skautów harcerskich, krótkie spodenki, bardzo podobne do harcerstwa takiego polskiego, i on zafascynowany nauczycielem, który prowadzi tę defiladę z szablą do góry, prawda, i tam przed pomnikiem na rynku i właśnie to widać, że też miasteczko łączyły takie, no, święta narodowe, prawda, czy tam kiedy zmarł Piłsudski, ale to już było później, to też to były wspólnie, prawda, też wspólne takie rzeczy, które można opisywać, a ta różnica właśnie w religii, w religijności, w podchodzeniu, w nastawieniu, to myślę, że była barierą, ale poza tym życie też to weryfikowało. Bardzo ciekawe, o czym pani mówi, o tym dziedzictwie duchowym i materialnym, bo myślę, że są miejscowości,
których jest to dziedzictwo materialne i jakoś ono jest doceniane, natomiast bynajmniej za tym nie idzie tak naprawdę głębsze rozumienie tej historii wspólnej, czy po prostu tej historii społecznej, albo co więcej, nawet może to gdzieś tam prowadzić, że tak powiem, na manowce trochę, bo jakaś pięknie odremontowana synagoga może właśnie raczej gdzieś tam kierować tą całą narrację w stronę, no ja wiem, że tak jest w niektórych miejscach, w stronę po prostu generalnie mówienia o judaizmie, generalnie mówienia o tradycji żydowskiej albo o takich rzeczach na takim poziomie bardzo generalnym, a jakby mało lokalnym. I to, o czym pani mówi, konkretne osoby, być może nawet to jest, tak sobie o tym myślę, że to jest no, być może ważniejsze, bo być może my jesteśmy przywiązani do tej sfery takiej, no właśnie tej wizualnej, tak, tej przestrzeni, a tak naprawdę, może, no nie wiem. Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o jeśli chodzi o potomków, jakie oni obrazy, bo pani miała, jak rozumiem, głównie do czynienia z osobami, które są ocalałymi, tak? No to drugie pokolenie, tak raczej, tak? Tak. Czy to były, bo zwykle, znaczy zwykle czasami się mówi, że to są, no tak jak, nie wiem, w kontekście tak samo naszych, że tak powiem, kresowiaków, tak? Że to jest to połączenie takiej nostalgii z tym obrazem, no po prostu, no tego raju, który po prostu został, przechodził, tak, no w zagładę. I jakby opowiadając pani o opatowie, jak oni opowiadają o nim? Jaki mają stosunek też do współczesnego opatowa? Ta, myślę, ta idealizacja pewna jest, prawda, tego, ta, tego co było, żeby opatowie było lepiej, jak jest na świecie źle. Ale ja powiem, przypomniałam sobie jeszcze taką jedną osobę, która była na tych uroczystościach, Bella. I to jest, ona już właśnie, jej rodzice wrócili po wojnie do Opatowa, bo nawet na takiej liście znalazłam. Wyjechali później do Łodzi i sobie przeżyli w Skarżysku chyba w tym w fabryce. I to, co jest bardzo ciekawe, bo ona tam do mnie dzwoniła, właśnie o to chodzi, że dzwoni, mówi doskonale po polsku, pisać to się boi, bo mówi, że nie wie, czy ukreskowane, czy zwykłe, ale to już mniejsza. I to, co było ciekawe, bo ona właśnie też mówi, nie pytałam rodziców, a oni nie mówili. I to jest właśnie, że ona i mówi do mnie, bo chciała tam starać się o jakieś... O coś w Izraelu i mówi, słuchaj, to jak wyglądało życie w tym, w getcie w Opatowie? Ona mnie o to pyta. Ja mówię, słuchaj, no, ja to muszę poszukać, prawda, i stworzyć jakieś właśnie taki obraz, który oczywiście, także to było takie dla mnie też ciekawe i paradoksalne, że właśnie właśnie wspólnie musimy jakby może tę przeszłość odtworzyć. Była też taka jeszcze jedna pani właśnie z Izraela, której później książki posyłałam i ona mówiła, ja też nie pytałam, ojciec nic nie mówił. I wiele osób tak właśnie to opowiada. Czyli ja myślę, że to pokolenie już powojenne, druga generacja, to też ma tak trochę podobną sytuację po jednej i drugiej stronie, że szukamy czy relacji, szukamy faktów i próbujemy stworzyć taki obraz jakiś, prawda? Nie zawsze ten obraz może być taki prawdziwy, tylko jest wyidealizowany, prawda? Ale niezwykłą taką, no właśnie to co pan mówi, że kresowiacy, że taką jakąś wspólnotę się czuje. Ta Bella do mnie oczywiście taka bardzo bezpośrednia była i ja nawet jakiś tam dokument i nawet znalazłam właśnie, gdzie oni mieszkali, na której ulicy, bo ona nie wiedziała, to było jej potrzebne bo żadnych dokumentów też nie mieli. Także myślę, że to jest właśnie, no, to jest jeszcze taki element właśnie
taki wspólny też, bym powiedziała, a to jest pokolenie po. Natomiast myślę, że ta księga wspomnień też pozwoli może pewne rzeczy odtworzyć. I no może jeszcze inne osoby się pojawią. Wiemy, że do Opatowa przyjeżdżają potomkowie, bo to wiemy po tych karteczkach na macewach, prawda, że spisane językiem, który po prostu my nie znamy, to też jest taka bariera, że nie wiemy, o co proszą, ale ktoś nam to właśnie tłumaczył i przyciśnięte kamykiem i coraz więcej ich jest, prawda, czyli się zgłaszają. Natomiast jest to też takie, bym powiedziała, że ciągle jednak to jest dla nas, to jest akurat niezrozumiałe dla nas, chociaż bym powiedziała, że samo to takie składanie próśb to nie jest obce chrześcijaństwu, prawda, to bym powiedziała, że wcale to nie jest takie inne, ale że to też może być barierą, bo Opatowie przy wejściu na Kirkut jest taka brama, taka symboliczna, z napisem po hebrajsku i po polsku. No i tam na bocznej tablicy pojawiła się tablica nowa. I ona jest tylko w języku, którego nikt nie wie. No i niektórzy byli zaniepokojeni, a może nas przekleli. To było to właśnie. I dopiero okazało się, ktoś przetłumaczył, że to rodzina jedna, która przyjechała, która nie ma grobu, chciała w jakiś sposób uczcić, prawda, tych swoich przodków. Także myślę, że jeszcze dużo jest takich elementów właśnie poszukiwania nawet, bo emigracja przedwojenna wyjechała do Ameryki Południowej na przykład. Tam mamy potomków też na pewno wielu Żydów opatowskich. U niektórych są zdjęcia, prawda, są dokumenty. Wczoraj też pani Warda pokazywała zdjęcia, przywiozła też do skopiowania, zdjęcia, których nie znamy. I w sumie z takiej mozaiki, prawda, może wspólnej z jednej i z drugiej strony, odtworzymy to, co nieuchwytne, to, co przeminęło. Bo tak jak mówię, w Opatowie synagoga po wojnie była zburzona, nie w czasie wojny. Tak samo i cmentarz nie w czasie wojny, tylko po wojnie został zniszczony. A dziś z tej synagogi jest tylko taki mały murek na prywatnej posesji. Bardzo symboliczny, wszyscy tam dochodzą, oglądają, ale to właśnie tak czasem mówimy, a szkoda, że nie mamy w Opatowie synagogi, bo byśmy zrobili muzeum, tak jak pan mówi, ale może to wtedy poszłoby w taki nurt takich bardziej tych materialnych, prawda, rzeczy i zajmowania się, pielęgnowania. Tak samo cmentarz nie jest zamknięty, prawda, jak w niektórych miejscowościach ogradza się, prawda, jest klucz, a u nas jest tak parkiem, czyli ludzie tam wchodzą, wychodzą i też może ta koncepcja też nie jest taka zła, bo od czasu, jak to lapidarium zrobiliśmy w 22, nikt nam nie zniszczył, nikt nam tam nic nie zrobił, żadnych napisów nie było złych, nawet chyba ktoś podrzucił nam jakąś macewę. Także że w gruncie rzeczy to, że nie oddzielaliśmy, tej bariery nie robiliśmy, że to jest nasze, to wasze i to pozytywniej działało, także to pozytywniej działa, także no, nie wiem, to myślę, że to wymaga jakby głębszego przemyślenia i pójścia w tym dziedzictwie właśnie takim duchowym. Ja myślę, że właśnie to, co mnie interesuje, to ta filozofia Heschela, prawda? Ta pani Heschel zainteresowana też Opatowem i czująca te korzenie. Instytut na Kulu, który powstał, nie wiem na ile on no, spełnia taką rolę, prawda? Ale gdyby tutaj właśnie od takiej strony na przykład ludzie poznali w Opatowie filozofię Heschela, poczytali na przykład książki dotyczące choćby o świętowania szabatu, która jest rewelacyjna, prawda, to może to wszystko, ale to wszystko wymaga też edukacji, czytania, prawda, i takiego innego podejścia, bym powiedziała, do dziedzictwa. A jak pani sobie radzi z tym, że Opatów jest miejscem no, po prostu zagłady? Bo ja tak sobie wyobrażam, no tak też rozmawiam z różnymi osobami, rozmówcami, że
No, odkrywa się tą historię, no ale przywracanie czy odkrywanie tej historii no jednak nie jest nieodłącznie związane z tym, że sobie uświadamiamy, żyjąc w takich miejscowościach, że no nie tylko żyjąc w miejscowościach, bo jesteśmy tu w Muzeum Poli na terenie dawnego getta, że jesteśmy na tym miejscu po prostu jednak, no, które jest po prostu świadectwem no, przemocy tak, krańcowej i jakby odkrywanie tej żydowskiej historii też się z tym wiąże. Jakby, czy pani z tym w jakiś sposób się uporała, czy to w jakiś sposób w pani przypadku to... ale może tak nie było. Mhm. Też. Ja myślę, że ten temat, był we mnie i długo i nosiłam i powiem, że chciałam jakby odtworzyć, wyobrazić sobie ten ostatni dzień tej deportacji. Nawet pozbierałam różne świadectwa, no bo prawda, nie ma jednego, z różnych stron ludzi, którzy jakby stali, wiem, którą drogą szli przez Opatów, gdzie byli zbierani na takim placu, który był przed wojną, Targowica się nazywała, Targowicą Zwierzonych, gdzie zwierzęta handlowano. I udało mi się zebrać takie świadectwa właśnie, jak oprócz tych, którzy przeżyli, bo tam była gromadka, ale z tych osób, które były świadkami, czyli pani, która mieszkała vis-a-vis, prawda, która opowiadała że, taką scenę. I to właśnie myślę, że też takim przeżycie to, jakby opisałam to, jakbym poszła tą drogą, i szła i tam były takie osoby, które stały i jakby, które to widziały i zapamiętały, więc ten pierwszy obraz, kiedy na Targowicę idzie kobieta, Żydówka, prawdopodobnie to była dentystka, chodząca w spodniach, elegancka, no na pewno nie z Opatowa, prawda, i ten strażnik, jak ta pani mówiła, Własowiec, uderzył ją, bo jemu się to nie podobało, prawda? Albo i na to miejsce zbiórki idzie człowiek, który nic innego nie niesie, tylko piłę do drewna. No bo myślał, że jedzie do pracy, prawda? Takie obrazy. I później właśnie jak idą i tutaj w jednym miejscu taki, tej drogi był zakład niemiecki, przetwórstwa owocowo-warzywnego i tam pracowała pani, która mi to opowiadała, że Niemiec, oni stanęli przy drzwiach, patrzyli i Niemiec, który to widział, płakał i ona właśnie mówi, a obok stał ktoś, kto z Polaków, kto się zaśmiał. I ten Niemiec bardzo, bardzo no, się zdenerwował i tak agresywnie do tamtego. I ona opowiada o tej właśnie, jak to powiedzieć, ja bym powiedziała taka łza, która się pojawia, która towarzyszy temu odchodzeniu, temu pożegnaniu. Albo w innym miejscu tej drogi przez Opatów opowiadała mi to sąsiadka, że Morellenbaum, taki sąsiad właśnie hasyd, który szedł w tej kolumnie ludzi prowadzonych, zdjął kaszkiet, ukłonił się i takie ostatnie pożegnanie, prawda? I takie różne właśnie te relacje pokazywały i jakby towarzyszenie takie po ludzku temu wszystkiemu. Wydaje mi się, że trochę przez opis takich wydarzeń, przez jakby wejście w to. No, myślę, że jakąś empatię też trzeba zachować, ale też jak się myślę, że tak przejdzie, to też można mówić o tym, prawda? Bo tak to można powiedzieć, to jest straszne i się tym nie będę zajmować, prawda? Nie będę, bo trudno sobie wyobrazić, no bo trudno sobie na skalę ludzką wyobrazić to wszystko, że nagle to zginęło. To tak jak powiem, jak mojego ojca zapytałam, skoro tam, mówię, chodził, prawda, do getta, to mówię, to dlaczego tej dziewczyny na przykład nie ukrył, czy nie uratował? To było takie pytanie. A on powiedział, no bo nikt nie sądził, że oni ich wszystkich zamordują, no, że jest wojna, no to wiadomo, że są, prawda, ofiary, ale że
oni wszyscy zamordują ich, to nikomu w głowie to nie powstało. To po prostu na skalę ludzką nie było wyobrażalne. Także ja myślę, że ten temat tak powoli taki jest przerabiany, chociaż bym powiedziała, że kiedy byliśmy z potomkami na tej stacji Jasice, to też widziałam, jak to wszystko jednak żyje i to wraca, że to nie jest tak, że to jest 80 lat temu, ta przeszłość minęła, że to po prostu też żyje i po prostu żyje i domaga się pamięci. I ci potomkowie mi trochę też tak jakby pokazali, że to trzeba pamiętać, trzeba uczcić to, trzeba zapisać imiona, trzeba tego dnia po prostu coś zrobić takiego, żeby też dla naszej pamięci i dla nich, i dla własnej pamięci żeby to uczłowieczyć, tak? To, co było nieludzkie. Także to jest taki temat bardzo trudny. Moja siostra mówi, jak ty możesz się tym tematem zajmować, tak? Bo to ten, albo tak, albo ktoś mówi, jak można studiować w Auschwitz, prawda, ale ja myślę, że trochę z tej warstwy jakby emocjonalnej, jak się wejdzie na inną jakby już empatii, ale nie emocji własnych, to myślę, że wtedy można zmierzyć się z tym tematem, chociaż nigdy, jak to powiedzieć, do końca i nigdy to nie jest tak, że człowiek jest przy tym taki, to jest, ja bym powiedziała, to jest taka rana, tak? To jest taka rana i to na pewno w takim małym mieście to jest taka rana niezabliźniona do końca i to myślę, że jakieś generacje muszą upłynąć, żeby to było, ale właśnie też pamiętanie, opisywanie, ja jak to powiedziałam o tym poecie Małkie Lusterniku, że jakby osoba się domaga pamięci. Także ja to tak nazywam, bo ogół nie mogę pamiętać, ale może twarz, jedną osobę i jej życie mogę pamiętać. Myślę, że raczej taką drogą takie moje myślenie jest, prawda, żeby ocalić jakby z tym wychodzeniem, prawda, to było 6,5 tysiąca z Opatowa, Żydów nie tylko opatowskich. Ci, którzy znali, prawda, żegnali się, prawda, i opowiadają o tym, to wydaje mi się, a jeszcze wcześniej to w jednym z domów rozebranych, takich przy rynku, które należały do chyba rodziny Orlean, znaleziono butelkę, tam pracownicy myśleli, że tam coś takiego cennego jest, rozbili tę butelkę, a w niej była kartka i to była kartka, która tutaj w POIN jest, gdzie Żydzi mówili, że spodziewają się jutro deportacji, bo wiedzą, z innych miejscowości już była ta deportacja i to takie trochę takie jak to powiedzieć, na tonącym Titaniku zostawili nam w butelce tę kartkę, prawda, taką informację. To było tak, też takie właśnie też jak ludzie do ludzi piszą kartkę i proszą o ratunek albo ratunek pamięci, prawda, bo nie możemy ich życia wrócić i tylko właśnie pamięć możemy uratować. I ta kartka, to powiem, że to jest też coś bardzo symboliczne. Nawet w Bramie Grodzkiej powiedzieli, że nam zazdroszczą takiej kartki, bo nie mają takiej butelce, bo to prawda, trochę jest też urasta do takiej metafory, ale że człowiek też w takiej chwili, kiedy żegna się z życiem i to też właśnie tak jak Ringenblum tu, także trzeba zapisać dla następnych, którzy przyjdą, nie wiem jacy będą, ale zachować to. Także wydaje mi się, że tutaj mamy taki depozyt właśnie w postaci tej kartki, która jakoś się zachowała i jakimś szczęśliwym trafem nie została wyrzucona, tylko została przekazana w dobre ręce i to też mamy. To też myślę, że nie jest tak bardzo znana ta historia, prawda, tak przy rozbiórkach różnych domów. Różne rzeczy się pojawiały tu na wystawie, też sama widziałam jakieś tam portrety czy różne inne rzeczy. Także to
No, tak, tak to widzę, tak, tak widzę, ale uporać się, to ja myślę, że do końca to nikt się nie upora, ale ja podziwiam tą panią, która przeżyła tu w getcie, pani Budnicka. Budnicka. Ja przeżywam, ja po prostu ja jak, jakoś tak bardzo lubię słuchać, ona tak to mówi zwyczajnie i o tym, ale że umiem jakoś, znaczy podziwiam, że się uporała z tym, tak? To tak samo jak ta Hanna Gofryt, z którą mam kontakt, że na takiej płaszczyźnie pewnej, że się z tym uporała i z tego takie i siłę do rozmowy, do życia, tak, żeby bierze i że nie popada w rozpacz, prawda, bo tak naprawdę po ludzku sądząc, to na pewno ta sytuacja i ta historia taka jest, ale że można z takiej tragicznej historii, z takiej tragicznej, dramatycznej historii właśnie coś pozytywnego dla ludzi. Myślę, że ona jest świadectwem takiego człowieka. Dla mnie to tak niezwykle mi imponuje po prostu w tym. No, zobaczymy, ale tak myślę, że może przed nami jeszcze jakieś to właśnie nowe odkrycia, może ta wystawa spowoduje, że jacyś potomkowie się odezwą, może ktoś trafi do Opatowa, może trafi do nas i to jest taka dla mnie taka też nadzieja, że to, ta historia nie jest zamknięta, ona ledwie uchyliliśmy te i jak większość ludzi, no do świadomości większości może Opatowian to trafi, to też ta historia będzie taka zasymilowana też, bym powiedziała, tak, to, że nie będzie obca, że to nie jest ich historia, to jest nasza historia, prawda? I cały czas staramy się o tym mówić, ale no to na razie jest na poziomie takim werbalnym, prawda? A to musi gdzieś bardziej trafić głębiej do człowieka. Pani Mario, bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj bardzo ważne rzeczy Pani powiedziała. Czy Ty, Paulina, chcesz o coś zapytać? Znaczy nie wiem, taką jakąś taką refleksję, że to jest bardzo, czy to jest takie niesamowite, że no jednak w Opatowie jakby tak udało się Państwu znaleźć tyle osób, tak? I potomków, którzy się angażują i tych osób na miejscu, tak? I osoby, która zbiera te pamiątki. Znaczy, wydaje mi się to takie trochę irracjonalne, że my się spotykamy i rozmawiamy o tym tutaj w POI, gdzie jest wystawa, bo tak naprawdę to po prostu ta wystawa powinna być w Opatowie, tak? I powinniśmy się spotykać w jakimś takim centrum, no nie chcę powiedzieć kultury żydowskiej, ale takim centrum pamięci, czy jakimś dom pamięci, po prostu w które jakby to, co Pani nam tu opowiedziała, z taką wrażliwością na szczegół, z taką świadomością tego, jakby gdzie jest ta granica, tak? Między empatią a takim zawłaszczeniem, z tym, co Pani mówiła, jakby tak wrażliwie bardzo o tej różnorodności i tak dalej, no i z tą ogromną wiedzą, którą Pani ma, że tak naprawdę no, powinniśmy po prostu być zupełnie w innym miejscu. I to jest też niesamowite, bo nie sądzę, żeby wiele tak niedużych miejscowości miało jakby taki zasób, tak? taki zasób po prostu, nie? I ludzi, i wiedzy, i, no i też jakby pamiątek, tak? A tutaj rzeczywiście no, Pani ciągle i też mówił nam to Pan Dariusz, że ciągle Państwo się tak spotykają ciągle z tym takim no, są takim oporem materii, przepraszam, że tak to nazwę, bo to jest, no, naprawdę to jest niesamowite, znaczy też bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo mi się, jakby to co Pani mówiła, bardzo było dla mnie poruszające, bo to jest, no i też no właśnie jakby czuję, że to jest, że to chyba, no po prostu jesteśmy, jesteśmy trochę w innym, my powinniśmy być gdzie indziej, ne, podczas tej rozmowy. Ale myślę, że to dobrze, że właśnie w Polin, bo też
te inne miejscowości, prawda, może spojrzą na to swoje dziedzictwo, bo my nie doceniamy, prawda, bo ten zawsze prowincja patrzy na Warszawę, także tu jest taka centrala i myślę, że to jest i pozytywne, i negatywne, prawda, bo jak ja sobie zdawam sprawę, że w Warszawie wiele osób się historią zajmuje, a w Warszawie było, powiedzmy, tylko 1/3 Żydów, a u nas było 60%, my mamy więcej do, myślę, że nawet do powiedzenia w pewnych kwestiach, ale tak, nie, ja tak się cieszę. No, Darek tutaj jest tą osobą taką, która tu od lat, prawda, się tym zajmuje, ale też przychodzą inne i też, no właśnie, nie potrzebują tego wytłumaczenia dlaczego, prawda? Jak ktoś już tak pyta o to wytłumaczenia dlaczego i tak dalej, to tak widzę, że te wątpliwości ma, tak to nie, że my mamy, tak trzeba, tak? I po prostu nie mamy tu wyjścia ale ten opór czasem jest może potrzebny, że my mamy, ta wzrasta nasza motywacja, nie osłabia się, bo to czasem może tak być, prawda, że jak się ma zbyt wygodne warunki życia, działania, to może to osłabia, prawda, a jak tak właśnie może to będzie cenniejsze, tak, dlatego... Nie wiem, ja nie umiem tego ocenić, ale się po prostu bardzo cieszę. Myślę, że te osoby, które przyjechały też z Opatowa, zobaczyły też to, docenią po prostu pracę też, bo to były żony tych mężów, którzy działają na przykład i których czasem nie ma w domu czy coś, to ja właśnie myślę, że teraz zobaczyły, czemu to służy, prawda? To było podniesione też na taki poziom, taki wysoki i to, że ta mała historia jest częścią tej dużej historii, ale jest inna. Ja myślę, że to właśnie uogólnianie, tak się zawsze bronię, żeby jednak sięgnąć do szczegółu, do człowieka, do konkretnego, spojrzeć na niego i na jego życie, na jego właśnie też uwarunkowania, nie wszystkich do jednego wora. I też mówię, żeby nie robić cepeli, tak? Że może, że nie mamy tej izby pamięci, to nie robimy też cepeli, prawda, że to też... No tak, ale myślę, że Państwo by... Bardzo byśmy chcieli. A tak, ale bardzo byśmy chcieli, bo tutaj Darek marzy o muzeum, ale myślę, że to wszystko tak krok po kroku. Nie? Też myślę, że nie mamy materialnych zasobów, ale to jest i plus, i minus, prawda? Bo więcej musimy sami zrobić i to bez wsparcia takiego finansowego i jakoś to mimo wszystko idzie, tak? Tak, tak. I ja mam jeszcze pytanie o to. Takie starsze upamiętnienie cmentarza. Takie betonowe. Pierwsze lapidarium, tak. Więc to jest bardzo ciekawe, bo ono okazuje się, że się zmieniło, a nie zostało to odnotowane nawet i w Żychu. Bo w 1989 roku postawiono kilka takich macew, ale one stały pionowo na podstawach takich, ale prawdopodobnie to połączenie nie było dobre, podstawy z tym stojącym i po kilku latach, niedługo, one albo same upadły, albo ktoś im pomógł. One zostały zniszczone i są zdjęcia w Żychu tego pierwszego w takiej postaci. I wtedy władze miasta postanowiły coś zrobić mocnego, betonowego i oni wtedy, tam jest chyba 7 tych macew, takie betonowe podstawy zrobili i wkleili te pozostałe te kawałki macew. I to jest to pierwsze lapidarium. I to był, bo potomkowie tacy, którzy przeżyli, to w 1992 roku przyjechali do Opatowa, jest film nawet z tego i tam chyba był ojciec Wardy, ten film kolega z Opatowa ma, bo to było takie uroczyste spotkanie, ale to lapidarium właśnie miało taki, i ono było taki w kącie tak zrobione, takim kącie, że tam ledwie się dochodzi, a tutaj udało nam się na takim słonecznym, pięknym miejscu zrobić tak, żeby to było widoczne. Co prawda tam kilka lat wcześniej, 20 lat wcześniej zbudowano przedszkole tak zwane tekturowe i kiedy myśmy to chcieli zrobić lapidarium, to tam był asfalt, ale no i powiedziano nam, żeby tam zrobić i to w zasadzie wyszło
na lepiej, bo ta roślinność nie rośnie, prawda? I ten, ale to widać, ale też mówili, no bo dzieci z przedszkola będą widzieć, no ale to całe 3 hektary to jest, prawda, też cały cmentarz. Są oczywiście tam napisy, żeby nie wprowadzać psów, ale nikt tego nie przestrzega, to tak. Chociaż plusem tego jest to, że jednak MPG, ten Opatowski, tam kosi, sprząta, więc to jest tak, że to nie zarasta, prawda, i nie potrzeba jakiegoś stróża. No, także wszystko to plusy dodatnie i ujemne, ale to lapidarium tak właśnie troszeczkę, nawet chyba ten konserwator zabytków ma chyba to pierwsze, tylko nie ma tego drugiego. Tak zostało zrobione właśnie. Jeszcze tam jest taki mały jeden pomniczek, taki w kierunku tej bramy. I on nie ma napisów w ogóle, tylko jakieś postacie i jest tylko gwiazda. I to ustaliliśmy, to było w 80, to było takie też uroczystość w 82 roku, bo koleżanka właśnie pracowała w MPGiK-u i nadzorowała robotników, którzy to robili. Tak, to było pierwsze takie upamiętnienie, takie, no takie też było, bym powiedziała, bez napisów, bez niczego, prawda? Także to tak powoli idzie, no ale to wszystko takie jest też, prawda, dyskusyjne, tak jak pan powiedział, że można mieć synagogę, a później, prawda, co z tym, prawda, robić, czy zamknąć cmentarz, prawda, ogrodzić, później trzeba kosić, trzeba to, tym się zajmować, klucz gdzieś, prawda, ktoś ma.